Tu też jest bronko. Ale to brzmi, ty. Jedź, Bronisław, jedź! Siemaneczko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forzy Horizon 5, tryb Eliminator, czy tryb Fortnite. Ale dzisiaj gramy w piątkę zamiast czwórkę i włączyłem sobie ABS. Zobaczcie, mamy na prędkościomierzu włączone wspomaganie. To jest bardzo ważne. Nie wiem, czy pamiętacie ostatni odcinek. Co się stało? Jechałem sobie Mercedesem, hamowałem na trawie i co? Hamulec do końca, tu co? Lecę sobie samochodzikiem, no. Poleciał mi za daleko i wyleciałem. A miałem lepszy samochód i przegrałem. A, proszę bardzo. Szukam teraz komentarza pod ostatnim filmem, ale nikt mi nie napisał, kogo mam pozdrowić w następnym odcinku. To znaczy, jakie imiona, jakie imię jedno. Dlatego dzisiaj pozdrawiam wszystkich Tymoteuszy. Każdy Tymek tym razem może poczuć się pozdrowiony od Lucka. Wszystkiego dobrego w tym roku i w nadchodzącym, i przez całe życie. Nie wiem, o co chodzi z życzeniami tak naprawdę, ale ludzie lubią, jak się ich pozdrawia. Także pozdrawiam, wszystkiego dobrego i miłego oglądania, Tymoteusz. O, teraz mamy suche jezioro! Teraz można sobie tutaj spokojnie przejechać przez to dno. Ej, pamiętacie, tutaj była taka tabliczka do zdobycia? Ja postanowiłem skoczyć tutaj Koenigseggiem. Jest normalnie odcinek od tego. Jak skoczyłem Koenigseggiem z tamtego mostu i przeleciałem nim przez jezioro. Ale tu jest normalnie w tym sezonie hopka i można to zrobić łatwiej. Jeszcze tabliczki tutaj nie mam. No ale tutaj taka tabliczka była. Kto odkrywał wszystkie tabliczki, ten wie, że łatwa rzecz to nie jest wskoczyć tam w ten sposób. A jadę tutaj 16 km do dropa, który prawdopodobnie okaże się okropnym dropem, ale jadę. W Forzie Horizon 4 lepiej to jest, nie? Co chwilę spotykamy kogoś, mimo że... Ej, zobaczcie, tutaj jest też 30 graczy, tam w czwórce... O nie, ktoś zabrał tego dropa. Cholera! 3 godziny tu jechałem! W czwórce jest tak, że... jest mniejsza mapa i wiesz, wszystkich części spotyka, no nie? Więcej tych dropów jest, tak mi się wydaje. A tutaj trzeba się naprawdę, naprawdę... dużo najeździć i zresztą samochodem, który ledwo stówkę wyciąga. Dlatego ja wolę tam, bo tam mi, kurczę, jest łatwiej, no. Tutaj zawsze przegrywam. Muszę tutaj chyba nad... zaprzestać używać moich zasad, że nie wyzywam słabych graczy, znaczy tych, co mają słabe samochody. Ja tutaj Garbim jadę, jestem pewny, że zaraz ktoś się tutaj na mnie skusi, no, żeby mnie pokonać. I odkryliście tajemnicę ludzka, że dlaczego ja tutaj zawsze gram na czwórce, zwłaszcza ostatnio, jeśli chodzi o ten tryb. Ach, to właśnie dlatego, że tu mi idzie mega słabo. No ale może dzisiaj będzie lepiej. Kilka dobrych zagrań udało mi się zrobić tutaj w piątce. Ale zobaczcie, jak daleko dropy są. No, jadę przez całą mapę, dopiero gdzieś tam na samym końcu jest jakiś drop i pewnie jak do niego dojadę, to już mi ktoś go zabierze spod nosa. Ech. Jest! Audi Quattro. Czekaj. Zabieraj go. Gdzie on jest? Aha, dobra. Czy nie mam tu? O, dobra, zabrało się. Jest Audi Quattro. Kurde, ej. Za ten czas 10 graczy już zdążyło odejść z tego meczu, a ja dopiero pierwszy samochód zdobyłem. Ba, jaką furę wydropiłem. O, myślę, że to Audi Quattro było lepsze. O, mamy jakiegoś ziomeczka. Czekaj, czym się trąbi. Okej, o kurde, w złym miejscu. Co to jest? Lancer? Biorę Lancera, ty! Lancer jest dużo szybszy od tego, człowieku. Ktoś tam pod górkę podjeżdża, chyba miał słaby samochód. Okej, tu mam trąbki. Jezu, jaka ta gra jest piękna, dopiero co grałem w SnowRunnera i miałem sporą przerwę od piątki. Ja pierniczę, ta gra to jest coś pięknego. Ktoś tam jechał chyba w Audi S1, zdaje się. Gdzie on pojechał w ogóle? Nie w stronę strefy? Co on robi? Ale Debertim chyba bym go nie pokonał. Znaczy, nie, miałbym mniejsze szanse niż tym. Chociaż Deberti miał, kurczę, wyższy poziom, nie? Tak, kurczę, no. Gdzie on zwiewa? On ucieka od strefy? Co on robi? On ucieka ode mnie chyba. Ale nie wie, jaki ja mam samochód, ja jestem słaby. Dobra, słuchaj, no.
będę jechał tutaj. Przecież on i tak musi jechać w moją stronę, żeby pozostać w meczu, no nie? Ty, czy on właśnie wziął 10 poziom? Chyba tak! Chyba to ten gościu, bo zniknął na chwilę z mapki. Nie. O, coś tam... Ej, on zniknął z mapki i, i zaraz się pojawiło, że 10 poziom. O, shit. O, shit. What? To on był! O, cholera, ale przerąbane! Oh my god, to niedobrze! Tym bronkiem się słabo jeździ, ale jadę do końca, może jakimś cudem. Mi się nim ciężko jeździ, on jest taki wariat, ale jest mega szybki. Ja pierdolę, ej, gościu miał Audi S1. Nawysyłał mi masę prześmiewczych tych komentarzy, rozwalił się ty. Może jeszcze jest szansa, nie wiem. Muszę pojechać jak bardziej od lewej strony, żeby ha, bo on spadł na ten, na głowę gdzieś tam. Dawaj Lancer, jedziemy do końca! Ale już nie wiem, co tu się może wydarzyć, no. Jedź Lancer! Oh my god. Oh my god, patrzcie jak on tam szybko dojechał, what? W ogóle bardzo dużo osób pyta mnie się, dlaczego ja gram zawsze w rękawiczkach. I dzisiaj nie gram w rękawiczkach nie dlatego, że chcę zrobić dobrze tym osobom, że o, nie gram w rękawiczkach tak jak się powinno grać. Ja gram w rękawiczkach rowerowych, zwykłych, zwyczajnych rowerowych, z bardzo ważnego powodu. Pot zostawia masę brudu na kierownicy i nie chcę jej czyścić, bo detergenty do czyszczenia kierownicy ją po prostu niszczą, zużywają szybko. Ta może jest jakaś taka lepsza, ale wolę nie ryzykować, no. Lubię grać w rękawiczkach, bo jest po prostu lepszy grip. Jak się kierownica trochę spoci, to jest gorzej, zwłaszcza taka skórzana. I rękawiczki są zajebiste do sim racingu. O, zawsze wam to... zawsze będę to powtarzał. No już robiłem shortsy na ten temat i dalej ludzie się pytają, dlaczego on gra w rękawiczkach? Gdzie mnie teraz zrespiło? W środku lasu? Przecież ja klikałem drogę. Ja klikałem na most, a zrespiło mnie pod mostem? Gdzie ja jestem? Ty, ja wiem, gdzie ja jestem. Ja nie jestem... ja jestem nad tunelem. Ty, znalazłem chyba jakiegoś glitcha albo coś. Przecież ja się tu nigdy nie rozpiłem. Ostatnio często zaczynam właśnie od tego mostu. Ej, on by tylko nie spadł na dół. Dobra. Chyba wprowadzili jakiegoś patcha do Forzy, powiem wam, dlatego że jak ładowała mi się gra, to tam były te napisy: optymalizujemy twoją grę, tam ustawienia, żeby twój PC dobrze się czuł, czy coś takiego. Mam rozpikselowany dym, widzicie? Na wersji PC-towej dalej, ponad rok od premiery. What the hell? Masakra, dalej tego nie naprawili, ech. No ale był jakiś chyba patch taki cichy. Podejrzewam, że jest związany z nowym dodatkiem. Bardzo ciekawe. Okej, teraz dużo dropów jest. Patrz jak to wygląda, ta gra, wow. Nie no, nie da się ukryć, jest tutaj trochę więcej graczy. Kolejny mecz i 39 osób, nie? No to jest trochę więcej. A zróbmy test, zróbmy sobie jeden pojedynek na kamerze z kokpitu. Zobaczymy jak pójdzie. Tutaj mamy jakiegoś wataszkę. O kurde, dobra, nie chcę już widoku z kokpitu. Nie widać drzew przed tobą, bo jest dużo gałęzi? Nie? Kompletnie nic nie widać. Gonię go! Wow! Nie wiem. Może go kiedyś dogonię, zobaczę, no. Cholera! Chodzi o to, że zza tych krzaków nie widać tych twardych drzew, no nie? Bardzo ciężko jest na tej kamerze z kokpitu. A tutaj to wszystko elegancko. Myślę, że jazda na kokpicie jest dobra, jeśli mega dobrze zna się mapkę. Wtedy nie trzeba wiedzieć, gdzie są... Już ktoś funko ma, 10 poziom. Piernicze. Tu chyba kogoś mam. Tak, zabrał dropa i jedzie. Dobra, jak wygląda mapa? Okej, będziemy musieli zawrócić. Gazu, 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 wyzwij mi na pojedynek. Wyzwij, wyzwij! Co on robi? Wyzywaj! No, co jest? Halo, jedziemy! No kurde! Co jest z tą grą? Dlaczego ten sam poziom nie może mnie wyzwać, a ja...
dziesiąty mógł mnie wyzwać. Może jesteśmy w tej samej drużynie, nie wiem. W końcu kogoś spotkałem, chodź tutaj. O kurde, co on ma, Broncio? Broncio może być fajny do pojedynku. Czwarty poziom kontra ósmy? On ma chyba ósmy poziom, siódmy. O, what the hell? Co jest? Halo, gra? Mam w końcu jakiegoś gracza. Kogo my tu mamy? Dawaj, jedziemy. O kurde, Audi. Audi kontra Audi, ale jego Audi jest... O, fuck. Jego Audi jest lepsze od mojego. Czy on pojedzie górą? Nie wiem, jadę za nim. Dobra, pokażmy mapę. Okej, trzeba by przejechać... Chociaż nie. Nie trzeba jechać przez most. Można jechać teraz przez ten właśnie... przez to jezioro. Nie? Tak. Także można jechać na wprost, normalnie. Zobaczymy. Ja tak pojadę. To jest jedyny sezon, kiedy można to zrobić tak naprawdę. Gościu pojechał trochę źle, bo jedzie przez górkę, tam może się rozwalić. Haha, oby. O, właśnie to chyba zrobił. Bardzo dobrze. I teraz ja sobie tutaj... Tylko wiesz, no, jego samochód nie jest dla mnie wartościowy. Ale a tamto Audi jest szybsze na bank, jestem pewny, że jest szybsze od S1, bo ono jest OP, w klasie drugiej nie powinno być. Zresztą wiecie o tym, jak już ktoś z was grał w Fortnite i wzięliście tamto Audi, to opatrzcie, widzicie jak mnie szybko podgonił typo? On tam 250 km na godzinę jedzie tak luzakiem, nie? To jest dobre auto, ja nie wiem czy on mnie zaraz nie wyprzedzi tutaj. Rozwalił się gdzieś tam sromotnie i ciśnie dalej. Bardzo dobrze. Dobra, ciśniemy, ja się muszę tutaj skupić. Bo to będzie... Może pierwszy meczek, który ogarnę w Fordzie Horizon 5. Dobra! Pyk! Jest! Udało się! Zajebiście szybkie jest to RS6. Mamy! Polujemy na następnego. Doganiam go chyba. Czy to będzie... Nie wiem, że to będzie Garbi. Kurde, to zasrany Garbi. Nie. Co to tam jedzie? Czy to jest Garbi? Za szybko jedzie na Garbi, co to jest? To jest, wiem co to jest Porsche. Dobra, drugi poziom, jedźmy tutaj. Dawaj, jedziemy. BAM! No kurde, dlaczego po ich stronie zawsze jest... No nic, ale jadę, mam całkiem niezłe auto, nawet wyjechałem... O, gościu się sromotnie rozwalił, okej. Bardzo dobrze. Do tej pory ja to robiłem. Bardzo mi z tego powodu wszystko jedno. Jedziemy. 2 kilometry. Czy tu będziemy mieli jakąś hopę? Kurde, ciągnik rozwaliłem. Ten mój samochód jest mocniejszy od ciągnika, twardszy i cięższy? Ciekawe. Normalnie ciągnik poleciał jak klocki Lego. 1000 metrów. 23 graczy, wow, burżuazji. Ja powinienem tutaj każdą wygraną świętować w tej Fordzie, bo jest dla mnie dużo trudniej. Nie wiem jak dla was, ale tutaj wygrywanie jest dla mnie w porównaniu do czwórki. Jak teraz sobie wbiję do czwórki, to tam jestem bogiem, a tutaj to takie... No ciężko jest, ciężko. Wiecie czego nigdy w Fordzie nie robiłem? Nie jeździłem po autostradzie w jedną i w drugą stronę i łapałem przypadkowe osoby, które by mi się natknęły tutaj na autostradzie. Ciekawe czy to przyniesie dobry jakiś skutek, jak myślicie? Mam teraz całkiem szybkie auto? Czy ja wiem, 220? To jest poziom auto. O kurde, siódmy poziom! Tu też siódmy poziom! Który siódmy poziom brać? Czekaj. Tu jest Jeep. Trailcata, kurde, do Trailcata jedzie dwóch już. Biorę tutaj. O kurde. Dawaj tego. Czyli Trailcat jest lepszy od Bronco, ale... O, Bronco bez dachu mi się trafiło. Dwa siódme poziomy w jednym miejscu i ci się wyzwali na pojedynek, kurde. Dobra, jedziemy. Bronco powinno być dość szybkie, no nie? Tylko, że ja mam skrzynię sekwencyjną, manualną i no muszę się tutaj dużo biegów nazmieniać, bo Bronco ma dużo biegów. Dobra, mamy tu kogoś i mamy Ariela. Okej, ja będę miał wyższego V-Maxa. Nie, to nie jest Ariel, to jest ten Exocet, tak? Ucieka. On ma piąty poziom, on ma bardzo dobre przyspieszenie, ale niskiego ma V-Maxa i mam z nim spore szanse, żeby wygrać. Czekaj, przygotuję sobie klakson.
Ja już włączam namierzanie. Dawaj, Broncio. Kurde, ale zwiała. To ja pojadę tutaj. Spróbuję go szczytami dorwać. Oj, pff. Dlaczego nie robisz pełnej beczki, Bronko? Kurde, miałeś predyspozycję do tego, żeby zrobić. Jezu, jaka to gra jest piękna! O, mamy następnego typka. Pojadę sobie tutaj. Podejrzewam, że pojedzie za mną. I musi mnie wyzwać teraz na pojedynek. Mam nadzieję, że mnie wyzwie. Okej, coś ma szybkiego. Będzie fajnie. Dawaj, dawaj. No typie! O kurde, piąty poziom, ale... Czekaj, gdzie mam klakson? Tutaj. Tak, mam klakson, okej. Chodź tutaj, no, piąty poziom. Będzie fajnie. O, ekstra. Bronko, R kontra Bronko. Jakieś. Moje jest według poziomów szybsze, ale on trochę lepiej wystartował, bo był na asfalcie, nie? Jedziemy, jedziemy, jedziemy. O kurde. Jadę tutaj, na przełaj. Typek jedzie asfaltem cały czas. Wow! Co to było? Szybko, szybko, trójka. Nad koronami drzew? O, o, o! To się nazywa safari. Safari z ludzkiem. Chyba będzie kolejna wygrana. Nie, uciekaj mi się! Ale było blisko. Czekaj, to gdzieś tu jest, tak? Jest, wjechałem. Ja patrzę na mapkę, nie widziałem tego celu, ty. Gościu był zaraz za mną. Dwa razy się rozbiłem. Oh man. To już będzie chyba koniec meczu. Dobra, zobaczmy, co mamy. O nie! O, o nie! RWD! RWD! Niedobrze, no. To jest niedobrze. Czekaj, który ma... 40 sekund. Tu mamy jakiegoś gościa na blisko. Niedobrze. O kurde, ci się wyzwą tutaj. No szlak, 9 graczy zostało. Co tu zrobić? Tamten zapolował na tamtego. Jakby ktoś jechał w moją stronę teraz i szybko kliknąć, miałbym szansę, żeby tym Camaro tu ogarnąć. Ale w tym wypadku nie. Ktoś się znowu funko dropnął 10 poziom. Skąd oni biorą te poziomy? Jak ja mam 10 poziom, to mnie wywala z gry. Cholera. Final showdown, czyli ostateczne pojedynki. I co myślicie? Patrzcie na mapkę. Jesteśmy tutaj. Ja proponuję podjechać sobie kawałek dalej. Mamy 20 sekund. To jest taka droga pod kątem, to jest chyba taki most jakby. Ja bym się tam udał. Tam już ktoś czeka, okej. I myślę, że tą drogą trzeba wyskoczyć i gnać w kierunku autostrady. Tu gdzieś. Dobrze, dobrze. Jest! Zgadłem! Jestem jedyną osobą, która zgadła chyba. A nie, ktoś już tam pojechał ładniej. Cholera, ja będę musiał przez te góry w Camaro RWD! O cholera, ja pierdzi. No ale co mogę zrobić, to był koniec meczu, no mogłem chyba w Bronko zostać. Ja tu nie podjadę pod tą górę, a co dopiero, to się chyba kończy na wulkanie albo gdzieś tam, nie? Tu się by przydała kontrola trakcji, nie wiem, cokolwiek. Dopalacz by się przydał, jakiś rakietowy. Żagiel by mi się przydał, tego Camaro. Kurde, ja mam wrażenie, że to Audi z drugiego poziomu lepiej by sobie poradziło niż to Camaro, wiecie? Gościu jeden był bardzo fajnie ustawiony, był jakoś tam na drodze, nie? Podobało mi się. I on od razu jechał do celu. Ja ciekawe właśnie, czy te cele zawsze są w tym samym miejscu, jak na przykład kończy się mecz w danym miejscu. Wiecie, o co mi chodzi, nie? Czy to się jakoś tam rotuje, zmienia? Nie wiem właśnie. 6 km, to jest kawał jeszcze drogi, no jadę, ale... No Camaron, Camaron. Dobra, to nie będzie chyba na szczycie wulkanu, to chociaż tyle dobrze. Teraz będą te kamienie, muszę je jakoś ominąć. Coś czuję, że będę tak czwarty. Jestem nie wiem, który jestem w sumie. No ale jadę, no. Uwaga na kamienie. Są te takie, wiecie, wystające kamienie. Camaro w ogóle rzuca na wszystkie strony. Jak oni mogli zrobić taki samochód z napędem na tył? W
tym trybie. Jak tu większość samochodów, nawet taki Exocet, który nie ma wału napędowego wizualnie pokazanego, wiesz, naprzód, nie? On ma napęd na 4 koła i koniec. No i to tak się gra. Aha, bo to tu jest. To jest trochę na wulkanie, tam są te serpentynki, no. Szósty, o! Ja naprawdę jestem osrany, jak wbijam tu do eliminatora, bo wiem, że tu będą grali na hardkorowym poziomie. Są dobrzy gracze, dużo lepsi niż w czwórce. Mordzie. Przynajmniej tych, co ja spotykam, nie wiem jak wy. Ja prawie z każdym razem przegrywam tutaj, no. Wow, 42 graczy, okej, okay, to jest dużo. Up. RS7, nice. Tu się ktoś ukrył, ale się nagle pojawił i ucieka. Gdzie on ucieka i kto to jest? Co on robi? Co to tam jedzie? Ty, to jest miniacz! To jest miniacz? Ale szybko jedzie jak na miniacza, pokaż mapę. Okej, chyba widzę jego taktykę. Co on robi? Bierze mnie na tereny, okej, to jest dobra taktyka. W przypadku miniacza. Ale wiecie co, ostatnio nim jechałem i nie jechał jakoś tak bardzo szybko. Próbuje mnie tu wytargać po tych offroadach, żeby mi się odechciało, okej. Okej, ale ja mu tak łatwo nie odpuszczę. Zobacz co robi, kurde, skubaniutki. I nawet na tych offroadach zostały mi trochę z tyłu, nie? Cwaniaczek. Ej! Zasrany statek widmo, gdzie on jest? O! O! Co jest waszym zdaniem lepsze? Exocet czy Audi RS7? Dajcie znać w komentarzach. Oho, oho, oho! Co tu się wyrabia? Okej, nie ma źle, nie ma źle. Jedziemy. Audi dawaj, Audi kontra... O ty, on może mieć tutaj problem, żeby przejechać przez te góry. Jestem ciekawy, jak sobie poradzi. Jak poradzi sobie dobrze, oddaję mu to zwycięstwo. Bo naprawdę, Murcielago, jest mega ciężko tutaj przez te góry przeskoczyć. Oj, chyba ma tam poważne problemy. Zobaczcie na minimapkę. No, został z tyłu dość mocno. No, ale nie ma się co dziwić, nie? Tutaj lepiej drogą. Zresztą jakby pojechał drogą, nie wiem, czy by sobie poradził, dlatego że miał tam złą pozycję trochę. Ale to jeszcze nie jest koniec pojedynku, bo zobaczcie, gdzie jest finish. Jedziemy, jedziemy. Nie wiem, gdzie pojechać. Dobra, pojadę tu. Mam nadzieję, że wyjdzie mi to na dobre, dlatego zwolnię przed lasem. O, widzicie? Ja wam, jak graliśmy w Forza Horizon 4, to wam mówiłem, że przez te lasy mega łatwo jeździć, nie? A tutaj są różne takie kłody, niekłody, jakieś takie, o, rzeczy, które mocno spowalniają twój samochód, nie? I czasami potrafią one też cię odbić w kierunku drzewa, mimo że nie planowałeś uderzyć w drzewo. Jest, udało się! Ej, Murcielago, wow! Bierzemy? No bierzemy, oczywiście, to jest dobre auto, tylko widzicie, nie zawsze się nadaje, no nie? Chociaż Murcielago jest chyba z 7 poziomu, tak? Nie, z 8. Okej, no to bierzemy. O, mamy kogoś! O, wypadnę! Jeszcze zagapiłem na mapkę, ale to jest dobre miejsce na pojedynek z moim Lambosem. Dawaj, 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 dawaj. Tridecut! Okej, to będzie bardzo ciekawy pojedynek. Bo Tridecut jest dobry praktycznie do wszystkiego, a mój Lambos niezbyt! O kurde, ale przerąbane. Dawaj, dawaj, Lambo, dawaj! I tylko na tej prostej mogę go tu wyprzedzić. I skacząc tutaj z tej góry wielkiej. Jadę tutaj. Oh, dawaj, Lambos. Lambos, wierzę w ciebie. To jest... Ohohoho, ale hopa! No nie, Tridecut lepiej. Dawaj, Lambos, ale poszedł. Ja, o nie, Paczek poszedł, kurde, co za typ. I tutaj jeszcze tą drogę wyłapał gdzieś. Wow, ale przerąbane, ty. To był samo... rakieta. Jak ta gra wygląda, what? Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Ohohoho, ekstra. O, takie pojedynki to ja lubię. Nie no, ale z tym Tridecutem, no to ja dałem ciała, tam mogłem lepiej wypaść na tym pojedynku.
O kurde, ale źle pojechałem teraz. Mogłem lepiej wypaść na tym pojedynku, dlatego że źle pojechałem, że pojechałem na tą hopkę, nie? Myślałem, że Trailcard tak właśnie pojedzie, a on właśnie elegancko wybrał drogę asfaltową. Część widzów mnie się pyta, Lucek, dlaczego ty jeździsz tymi drogami asfaltowymi, jak masz offroadowe auto? No bo na każde auto, nieważne czy offroadowe, czy takie, czy srakie, jeździ lepiej i szybciej na asfalcie, tylko te asfalty no nie zawsze są w linii prostej do celu. Ja myślałem, że jak mam takiego szybkiego Lambosa, to wyskoczę gdzieś wysoko, daleko i uda mi się jakimś cudem dojechać do celu. Ale Trailcard jest OP, to wiecie, i tam na offroadach i generalnie gościu pojechał zjawiskowo, także no, ja nie wiedziałem, co się stało, on już wygrał, nie? To piękna sprawa, no ale mogłem, nie popisałem się tym Lambosem zdecydowanie. Tutaj typek do samego końca jedzie, przed chwilą go widziałem na minima, o, bo dojeżdża tutaj, zobaczcie, do samego końca, jak elegancko tutaj podganiał, to naprawdę nie było dużej różnicy, a przez większość czasu nie widziałem go na minimapce. Bardzo ładnie, kurde. Ile tu typów jest, ty? Ale chyba jest trzech. Będzie idealnie, żeby jednego, o właśnie, dawaj go, któregoś, tutaj, o, kurde. O nie, Płotek! Jecie, au! Co to tutaj się stało? Gaz. Będzie ciekawy pojedynek. Ariel? Okej, ja mam wielką krowę. Poziom mamy chyba ten sam, nie? Ja mam wielką krowę, on ma małego... No małego ma, no. Ja mam wielką krowę i... Ja tutaj lepiej te obiekty będę rozwalał. Natomiast twarde drzewa, no niestety nie rozwalę. To jest mój największy rywal. Ale chyba mam całkiem niezłą przewagę i wyższego VMAXa. No, generalnie większego, no. Jedziemy sobie do celu. Typek siedzi mi na ogonie, trzeba się mieć na baczności. Oj! Uwaga. I... O, ty kurde, ale mi tu zwolniło coś. Dobra. Pełne skupienie, moi drodzy, bo on tu podganiał, kurde, pod sam koniec. Wow! Jeszcze mnie uderzył po chamsku, zobacz go. Udało się. Tutaj niewiele brakowało, ty. O, ktoś już tutaj się na mnie czai, zobacz. A ja sobie biorę Audi Sportsback. Widzę, że nie tylko ja skończyłem w tym miejscu pojedynek. Czekaj. Tu jest jakiś typo. Exocet, okej. To może być ciekawy pojedynek. Trochę ma przewagi. Kilometr tylko, okej, to będzie bardzo ciekawy pojedynek. O nie, to może być nieciekawy dla mnie pojedynek. No nic, próbuję tutaj między tymi... dawaj Audi! O fuck! Dlaczego tego się nie da rozwalić? Przecież to jest spatyka jakiegoś! Audi! Kurde, no... Szlak! Dobrze był goście ustawiony. Mogę go później wyzwać czy coś. Ale i tak było nieźle, no. Podobał mi się ten pojedynek. To znaczy mecz, pojedynek był... No... O, a tu mam jakąś tabliczkę niezdobytą jeszcze. Od jakiegoś czasu one mi się pojawiły na mapce? Ja chyba nie kupowałem tej mapy skarbów. Gdzie to jest? O! Fast Travel. 47 na 52. Zobaczcie, tyle gram w Forza, jeszcze wszystkiego nie zrobiłem. Jezu, jaka ta gra jest piękna. Burza piaskowa się zaczyna. Zobaczcie. O, widzicie? Jeszcze nie jest burza, ale już się zaczyna. Robi się taki piasek wszędzie. Widzicie to? Wow, pierwszy raz to widzę chyba, jak się zaczyna. Bo w trakcie burzy już byłem, ale nie widziałem jeszcze, jak się zaczyna. Zobaczcie, teraz się robi tak coraz bardziej gęsto. O. Coraz bardziej gęsto jest. I już się zaczyna ten taki szum wiatru. I chyba już jest. Ej, fajne to było, co? O, wyjechałem z tego. Całe szczęście. Kurde, jak pusto, ani jednego dropa. A kto tu siedzi jak kleszcz na gałęzi? Idziemy zobaczyć. Co to tam jest? Tu robi. On chyba grilla miał, czy coś. Gości siedzi. No, nie zareagował, jak go wyzwałem na pojedynek. Chyba liczył na to, że go nie spotkam. Że go nikt tam nie spotka. Ej, stoi? Dobra, ruszył się chyba. Dobra, jedzie, okej. No dziwne, no.
dla mnie to będzie upgrade samochodu chyba. O ile dojadę pierwszy. Gdzie ja jadę? No mam Porsche Safari. I jak miałbym na widoku z kokpitu widzieć, co mam teraz zrobić, nie? Dobra, gdzie jest meta? Chodźmy na autostradę, będzie szybciej. Ej, ty pociśnie tam ładnie. Rozbił się o drzewo chyba. Tak, w tym lesie trzeba ostrożnie. Nie ma zmiłuj. Chodźmy sobie na autostradę, nie będziemy się tu męczyć przez te offroady. I może mamy samochód offroadowy czy rajdowy. Pyk, pyk, pyk. I jesteśmy. Patrzcie, 217 VMAX. Tragedia. To jest piąty poziom. Wow, ej. I przyspieszenia też nie ma fantastycznego. Nie wiem, czy ta fura jest dobra, że jest w piątym poziomie. Jak z drugiego poziomu fury potrafią być lepsze niż to. Dobra, jakie tu mamy dropy? Trzeci, okej, nic lepszego. Dobra, do końca meczu będę próbował teraz tej taktyki w Audi RS7, że będę jechał autostradą w jedną i w drugą stronę, zobaczcie sobie. I zobaczę, czy uda mi się kogoś w ten sposób ograć. Czy w ogóle ktoś będzie na autostradzie czekał na śmierć, czy coś? Nie wiem. Czekaj, bo tam jest jakiś drop X, może 10 poziom, albo jakiś, nie wiem, 20. Dawaj, dawaj, jakiś fajny drop. Uwaga, uwaga. Peugeot, drugi poziom, come on! Oho, to siedzie chyba prosto na mnie, tak, uwaga. Audi, czy ten, Volvo to było. No, ktoś się tam napatoczył i chyba nawet byłbym w stanie go ograć. Czekaj, jest to Volvo tutaj. Skitrał się, okej. Okay. Wziął jakiś drop? Nie wiem. Zniknął na chwilę i się pojawił. Kurde, nie zabieraj mi go! Jezu, mój, ja go na niego polowałem. Bronko go wyzwał! O, czekaj, mamy kolejnego typa. Rozpędzamy się. Yo. Bronko, skąd oni mają takie fury? Gdzie oni te dropy widzieli? Że... Cholera, on mnie jeszcze dogoni, ty. Patrz. I bronik, zobacz. O, elegancko, leć tam w to. Kurde, wyrobił, patrz. O, nie wyrobił, dobrze. Dawaj Audi. Nie wiem, kto wygrał, ale kurde, bym ja wygrał. Jaki far. I teraz Jeepa? Dawaj tego Bronco, kurde. Napęd AWD, ale mi się nigdy nie udało go dobrze opanować. Kurde. Ja pierniczę. Dobra, tu mamy kolejnego typa. Jedziemy. To jest chyba najlepszy samochód w całym tym eliminatorze. Tu też jest Bronco. Ale to brzmi, ty. Jedź, Bronisław, jedź! O, kto ciśnie? Jedź! Dawaj, bro, ale tu ma kopa! Wow, już po temacie, już nic nie zrobię, no. Ale jest różnica, ty! Między... w ogóle wszystkimi samochodami w tej klasie. Jakie to jest zajebiście szybkie, wow! Typo jakoś tu pojechał, nie? Skręcił sobie ładnie na autostradę, tutaj cyk. A ja pojechałem tam offroadami niepotrzebnie. Z tej strony wziął i wygrał, a tutaj były same hopki. Pojechał jakoś w ten sposób, nie? No kurde, to jest dużo lepsza droga, nie ma nawet o czym mówić. Ale mnie to trochę ogranicza, że nie mogę sobie szybko kamerę obrócić, wiesz, jak na padzie, że on sobie spojrzy tutaj i widzi już autostradę, ale też może zna na pamięć mapkę, nie? I wie, że tutaj pojedzie, okej, okay, tu będzie szybciej, cyk i porobione, nie? A jednak trochę mi bardziej pasowała ta kierownica Moza, bo miała ten taki tu joystick, ja sobie tylko pyk, na lewo, prawo patrzyłem. Kurczę, od razu wszystkich widziałem. Muszę sobie drugie stanowisko zbudować do kierownicy Mozy i tam grać w eliminatora, a na tej grać we wszystko inne chyba. Nie wiem, ale ta kierownica Moza moim zdaniem jest na równi z Fanatekiem. Fanatek wygrywa kompatybilnością jednak, ale Moza jednak jakość wykonania jest tam na wysokim poziomie, naprawdę fajnie ten system QR w ogóle. Możecie sobie zobaczyć test
kierownicy Mozy. Niedługo będę robił dla was też test shiftera i hamulca ręcznego od Mozy, bo dostałem niedawno. Dzięki wam, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Trzymajcie się, do następnego. Hejas!